bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Kasia, witam na moim kanale w serii Ruch i Relaks. Ta seria to są takie krótkie lekcje, trochę się ruszamy, trochę się relaksujemy. Dzisiaj zajmiemy się naszymi biodrami. Usiądź sobie na macie albo nie potrzebujesz nawet maty, tak naprawdę do tych ćwiczeń są do wykonania na dywanie albo na podłodze totalnie. Stop ustaw sobie trochę szerzej niż na szerokość bioder, wydłuż kręgosłup i przenosimy sobie kolana raz na jedną, raz na drugą stronę. Możesz oprzeć się z tyłu, jeżeli tego potrzebujesz, a jeżeli czujesz, że nie, to możesz ręce gdzieś tam z przodu spleść i przenosimy sobie kolana raz na jedną, raz na drugą stronę. Pamiętaj o tym, żeby kręgosłup był długi. Właśnie przy tym się przesuwasz też do przodu trochę. I zostaniemy sobie po jednej stronie, trochę po prawie. Teraz możesz się oprzeć zewnętrzną ręką i drugi kolano podnosimy sobie do boku. Do boku, do góry sobie podnosimy. Podnieś kolano do góry, do sufitu, tak żeby zmobilizować jeszcze biodro. Możesz też poczuć różne fajne, inne rzeczy, nie będę sugerować. Chodzi o to, żeby sobie poczuć trochę, co się dzieje w moim prywatnym, własnym ciele. Ostatni raz i pójdziemy sobie na drugą stronę. Z drugiej strony to samo, oprzy się zewnętrzną ręką. To samo, podnieś rękę do góry, nogę do góry, kolano do sufitu, długi kręgosłup i wracamy. Jeszcze dwa razy podnieś i ostatni raz wystarczy. Teraz połącz stopy, połącz kolana. Jeżeli potrzebujesz, to przenieś ręce do przodu i będziemy przenosić biodra na bok, tak żeby usiąść na jednym biodrze i starać się tułów utrzymać jak najbardziej prostopadły w stosunku do podłoża, żeby nie było tak, że zupełnie ci tam leży i po prostu nie daje rady. Jeżeli tak jest, to można sobie wziąć jakiś zwinięty kocyk albo poduszkę, albo coś innego, co nam pomoże. Otóż ręce znowu z przodu i przenosimy sobie na drugi bok. Też zaobserwuj, co się dzieje w moim ciele. Ręce do przodu i przenieś na bok. To jest też fajny masaż dla grzbietów stóp. Jeżeli jest Ci za twardo, no to też można się przenieść na jakiś dywan albo coś innego, tak żeby jednak nie było takiego dużego dyskomfortu. Tułów jak najbardziej prosto padł w stosunku do podłoża. A jeżeli jest mi trudno, na przykład mi jest trudno po tej stronie i tak szczerze mówiąc, to z chęcią bym sobie podłożyła tutaj poduszkę. Jeżeli jest taka możliwość, to sobie podłóż tą poduszkę, nie ma co się tak siłować, akurat nie ma pod ręką. Będę musiała jakoś to przeżyć sobie. Zostaniemy sobie teraz z biodrami z boku. Dłoń zapleć na kostce drugiej nogi, znaczy drugiej zewnętrznej nogi. Wyciągnij teraz rękę po stronie biodra, które siedzi na podłodze i rozciągnij nogi boku, łopatkę, otarł od ucha. Wracamy do centrum i na drugą stronę. Przenieś biodra, przenieś pośladki na drugą stronę. Chwyć się dłonią za zewnętrzną stopę. Ręka do góry, łopatki, barki daleko od uszu i wydłuż bok ciała. Możesz popatrzeć się na sufit. I wracamy sobie do centrum. Teraz połóż ręce na klatce piersiowej, zamknij oczy. Weź wdech. I z wydechem puść napięcie. Poczuj bicie własnego serca pod dłonią. Poczuj, że jesteś. Jesteś tu i teraz. W tym ciele. W tym momencie. Zostań w tym tak długo, jak tego potrzebujesz. Ja bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za ten wspólny czas na macie, albo na dywanie, albo na podłodze, gdziekolwiek. Jeżeli ta seria Ci się podoba, jeżeli ten filmik Ci się podobał, to zasubskrybuj koniecznie mój kanał, poleć znajomym i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, cześć!